hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. We wtorek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przykoju informacji, które w dniu dzisiejszym dla ciebie przygotowałem. W dalszej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, zapraszam do pozostania, jakichś dzwoneczka, subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dzisiaj również dodatkowe nagrania w przyglądzie sektorowym, Gdzie oglądaliśmy spółki wchodzące do indeksu MWIG 40 oraz w portfelu krypto. Dzisiaj rozpoczyna się bardzo ważne posiedzenie, gdyż Rada Polityki Pieniężnej będzie debatować przez dwa dni, co zrobić z wysokością stóp procentowych w naszym kraju, i od tego rozpoczniemy informacje. Na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej znów pozostawi stopy procentowe bez zmian. Ekonomiści spekulują, że RPP może formalnie zakończyć cykl podwyżek. Ale raczej nie zdecyduje się na zasygnalizowanie ich obniżek. Santander Bank Polska. Rada Polityki Pieniężnej na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu. Nie zmieni stóp procentowych, uważa główny ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Dodaje, że RPP może zakończyć formalnie cykl podwyżek i warto przypomnieć: RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 roku. Od tego czasu stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP referencyjna wynosi 6,75%, ale RPP nie zakończyła oficjalnie cyklu podwyżek, co oczywiście komunikuje nam na każdym w swoim wystąpieniu prezes NBP Adam Grapiński. Również na karcie społeczność, gdzie zachęcam do aktywności, mamy serię ankiet, i jedna z nich dotyczy jaką decyzję finalnie podejmie RPP? Do chwili obecnej oddanych zostało ponad 1200 głosów. Za każdy głos oddawany w każdej ankiecie duże dzięki. I jak widzimy, stopy procentowe bez zmian obstawia aż 75% głosujących. Obniżka o 25 punktów bazowych spodziewa się 9% głosujących, podwyżka o 25 punktów bazowych 12% głosujących. Jak będzie, decyzję poznamy już w najbliższą środę i dowiemy się, czy stopy pozostaną bez zmian, a być może w jakiś sposób RPW będzie chciała zaskoczyć rynek. Pytanie tylko w którym kierunku? Pamiętajmy, że mamy rok wyborczy, no i właśnie, ciekawe, czy przed samymi wyborami nie doczekamy się pod jakimś ciekawym pretekstem, na przykład obniżki stóp o kosmetyczne 25 punktów bazowych. Co o tym sądzisz, daj znać w komentarzu. Zanim przejdziemy dalej, przypominam, że jutro mamy super środę, czyli bardzo ważne informacje płynące bezpośrednio z USA, czyli inflację. Inflacja, która jest bardzo ważna, Fed. Potrzebuje tej informacji tak, aby utrzymywać bądź umiejętnie kształtować swoją politykę monetarną, tak więc zdajemy sobie z tego sprawę. Warto zapamiętać, 1430 może być zmiennie, w szczególności jeżeli dane finalnie zaprezentowane będą różnić się od zakładanych prognoz. Przypominam, poprzedni wskaźnik inflacji wynosił 5%. Prognoza również zakłada 5%. I przechodzimy dalej do kolejnych istotnych i ważnych informacji. Bloomberg. Unia Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu dostępu do swoich portów dla statków, które próbują ominąć sankcje nałożone na rosyjską ropę, napisał w poniedziałek Bloomberg. Komisja Europejska informuje o gwałtownym wzroście oszukańczych praktyk i związanych z nimi zagrożeń dla środowiska ze strony statków próbujących obejść limit cenowy G7 i zakaz importu rosyjskiej ropy do państw wspólnoty. Statki, które naruszają sankcje, angażując się Przeładunek między statkami powinny mieć zakaz wstępu do europejskich portów i śluz, tłumaczy Komisja Europejska. Na początku lutego władze Hiszpanii wysłały list do lokalnych firm świadczących usługi spedycyjne, przypominając im, że ułatwienie tej działalności jest naruszeniem sankcji. Firmy z Unii Europejskiej mają zakaz świadczenia szeregu usług związanych z transportem ropy naftowej, chyba że ładunek na pokładzie jest kupowany po cenie 60 dolarów za baryłkę lub poniżej limitu cenowego ustalonego przez G7. Rosja korzysta z ogromnej floty starszych statków, aby obejść ograniczenia Unii Europejskiej i G7, ponieważ wiele z tych statków ma za sobą 20 lat służby. Poprzedni właściciele spodziewali się sprzedać je na złom. Zamiast tego przekazali je nowo powstałym firmom, które nadal z nich korzystają. Komisja Europejska proponuje po raz pierwszy od początku wojny nałożenie restrykcji na wybrane chińskie firmy wspierające rosyjską machinę wojenną, podaje w poniedziałek Financial Times. Dziennik prognozuje też, że wywoła to wzrost napięć w relacjach z Pekinem. Propozycję Komisji Europejskiej przewiduje m.in. objęcie sankcjami firmy, na które własne restrykcje nałożyły już USA. Financial znaczy, Times zwraca uwagę, że Unia Europejska dotychczas unikała nakładania restrykcji na chińskie podmioty, tłumacząc to brakiem dowodów na dostarczanie Rosji broni przez stronę chińską. Węgierski rząd zdecydował w sprawie dopłat do rachunków za energię. System dopłat do rachunków za prąd i gaz dla gospodarstw domowych zostanie utrzymany do końca roku także w okresie zimowym, poinformował w poniedziałek minister energetyki Węgier. Dzięki temu systemowi możemy zapewnić swoim obywatelom najtańszy prąd i gaz do poziomu średniego zużycia, dodał. Jak zauważył Polityk, z powodu łagodnej zimy i wysokiego poziomu gazu w magazynach na Węgrzech, z pewnością nie zabraknie surowca w przyszłym sezonie grzewczym. Gwarantem tego mają być również duże możliwości magazynowej kraju oraz wprowadzanie gazu w ramach istniejących kontraktów. USA ogłoszą wkrótce kolejny duży pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według doniesień Agencji AP Stany Zjednoczone ogłoszą we wtorek przyznanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 1,2 miliarda dolarów, który zostanie obliczony na zaspokojenie długoterminowych potrzeb obronnych Kijowa. Przyjaźń z USA najważniejsza. Z kim powinniśmy trzymać? I to jest bardzo ważne pytanie. W tym tygodniu również pojawi się w tym temacie ankieta. Zapraszam do aktywności na karcie społeczność. Według 60% ankietowanych Polska w polityce zagranicznej powinna stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie SuperExpressu. Uczestników sondażu dla Superekspresu zapytano na współpracę z jakim krajem powinniśmy stawiać w polityce zagranicznej. Najwięcej, bo 60% głosów uzyskały Stany Zjednoczone, drugie pod tym względem były Niemcy, na które wskazało 19% respondentów, a trzecia, Wielka Brytania. 7% oddanych głosów. Na kolejnych pozycjach wskazane zostały Ukraina i Węgry 2% oraz Francja 1%. 9% wybrało odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. Globalnie ceny żywności spadły o 20%, w polskich sklepach nadal jednak galopują. Światowe ceny płodów rolnych oraz poprzednie 12 miesięcy obniżyły się o blisko 20% wynika z danych organizacji narodów zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO. Tymczasem z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że za artykuły spożywcze płacimy prawie o 20% więcej niż przed rokiem. Po 12 spadkowych miesiącach z rzędu w kwietniu 2023 roku indeks cen żywności FAO wzrósł o 0,6%, lecz w dalszym ciągu był o 19,6% niższy niż rok wcześniej. Wynika z danych oznacza to, że po szoku wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę globalnie ceny podstawowych surowców rolnych powróciły do poziomów z lat 2021. Z względem kwietnia 2022 roku ceny mięsa obniżyły się o 5,7%, nabiały o 15,1%, zbóż o blisko 20%, a oleje jadalne potaniały aż o 45,3% podaje FAO. Podrożał o 22,9% rok do roku jedynie cukier. W ten sposób z nawiązką zostały wymazane efekty szoku żywnościowego z początku 2022 roku, gdy rynek obawiał się o ciągłość dostaw zbóż i olejów z Rosji i Ukrainy. Jednakże w dalszym ciągu żywność jest stosunkowo droga jak na historyczne standardy. W ujęciu realnym, to jest po uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, indeks trwał wyżej niż obecnie, notowany był tylko w latach 2007-2008, 2011 oraz 2021-2022. A ty odczułeś już spadek cen żywności w sklepie? Daj znać w komentarzu. Ciągle mało chętnych na hipoteki. Coraz mniej zapytań o kredyty mieszkaniowe i coraz niższe wnioskowane kwoty. Tak wyglądał rynek hipotek w kwietniu 2023 roku, poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Wartość indeksu oznacza, że w kwietniu 2023 roku w przeliczeniu na dzień roboczy banki i skoki przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,2% w porównaniu do kwietnia 2022 roku, poinformowało we wtorek BIK. Dodano, że w kwietniu 2023 roku o kredyty mieszkaniowe wnioskowało niecałe 21 tysięcy potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do prawie 28,5 tysiąca rok wcześniej. To spadek o 26,5%. W porównaniu do marca 2023 roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 6%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu bieżącego roku wyniosła 383 tysiące. I była wyższa o 8,3% w relacji do wartości z kwietnia 2022 roku. W porównaniu do marca 2023 roku była wyższa o 2,8%. Euro najtańsze od wybuchu wojny. Kurs euro osiągnął najniższy poziom od 23 lutego 2022 roku, schodząc do poziomów przedwojennych. Nowego dołka nie ustanowiły za to notowania dolara, który w ostatnich 24 godzinach umocnił się względem europejskiej waluty i jak obecnie kształtują się poszczególne kursy walut. Za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Spadki cen ropy w USA. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują w trakcie wtorkowego handlu. Inwestorzy śledzą informacje dotyczące pożarów lasów w Kanadzie, gdyż może to wywołać zakłócenia produkcji ropy w tym kraju, podają maklerzy. Jak zastanawiałeś się, dlaczego wczoraj, Informowałem o pożarach lasów w Kanadzie. No to między innymi masz odpowiedź. Wojas miał w kwietniu 2023 roku 27,8 miliona skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek. Rok do roku o 2,9%. Łącznie w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku grupa odnotowała 103,8 miliona przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 24%. I zobaczymy, czy ta informacja dzisiaj odbiła się na kursie Wojazd, czy też nie. A pamiętajmy, że Wojazd jest już po dosyć ciekawym rajdzie. Dodatkowo również ciekawe odbicie ma CCC. Zobaczymy, czy ta informacja nie pokrzyżowała planów. Dalszych wzrostów. Grupa CCC wstępnie szacuje, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023-2024, czyli luty-kwiecień 2023, miała 89 milionów zysku EBITDA, 77 milionów skorygowanego zysku EBITDA i 74 miliony straty operacyjnej. Konsensus, bad biznes przewidywał 77,8 milionów zysku EBITDA i 31,4 miliona straty EBIT, tak więc za chwilę również zobaczymy, co ciekawego na kursie CTC dzieje się na podsumowaniu GPW. Do końca 2023 roku znana sieć restauracji Fast Food Burger King zamknie około 400 lokali. Trwający od lat wyścig z McDonald's wchodzi bowiem w kolejną prostą. Restauracje przeznaczone do zamknięcia znajdują się na terenie USA. W pierwszym kwartale Burger King zamknął w USA już 124 lokale, ale wciąż działa tam ich prawie 7000. Na razie nie wskazano, które restauracje są przeznaczone do zamknięcia. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w kwietniu spadła do 11,70 dolarów z 18 dolarów w marcu, poinformował Orlen. Dyferencjał zmniejszył się do 2,70 dolarów z 3,60 dolarów w marcu. Brytyjczycy gotowi przekazać Ukrainie pociski rakietowe o zasięgu 300 km. W minionych dniach Rosja nasiliła ataki dronami na Ukrainę. Tymczasem brytyjski rząd ma być gotowy do przekazania Ukrainie rakiet o zasięgu 300 km ujawnił amerykański dziennik Washington Post. Prawdopodobnie byłby to pocisk manewrujący powietrze Ziemia typu Storm Shadow, którymi można uzbroić ukraińskie samoloty produkcji sowieckiej. Jeden z brytyjskich urzędników wypowiadający się, dla Washington Post pod warunkiem zachowania anonimowości powiadomił, że rząd w Londynie nie podjął jeszcze żadnej decyzji w sprawie ewentualnego przekazania takiej broni Ukrainie. Rozporządzenie metanowe. Parlament Europejski poparł we wtorek kompromisowe poprawki dotyczące rozporządzenia metanowego. To rozwiązanie korzystne dla polskich kopalń. Popatrzmy na szczegóły. Wniosek Komisji Europejskiej mówi o limicie pół tony metanu na kilotonę wydobytego węgla w kopalniach. W toku negocjacji w Parlamencie Europejskim europosłanka Izabela Klotz i Anna Zalewska złożyły jednak do dokumentu szereg łagodzących poprawek. W toku negocjacji ustalono zwiększenie limitu do 5 ton metanu na kilotonę wydobytego węgla oraz zapis, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopań. We wtorkowym głosowaniu ostatecznie te poprawki uzyskały większość. Na Serek, największa naftowa firma światowa pokazała wyniki za pierwszy kwartał i poinformowała o sposobie podziału zysku. Saudi Aramco planuje wypłacić inwestorom dodatkową dywidendę uzależnioną od wyników finansowych. Podobny sposób zaproponował ostatnio Orlem. W dodatku Arabowie chcą przyznać premiowe akcje, a środki na to wszystko mają z miliardowych zysków z handlu ropą. Saudi Aramco to największa naftowa firma na świecie i obecnie trzecia pod względem kapitalizacji giełdowa spółka, której akcje notowane są na giełdzie Riyadze. We wtorek kurs rósł o 3,2%, a w przeliczeniu na dolary dawał wycenę na poziomie 1,97 biliona dolarów. Więcej warte było tylko Apple i Microsoft. Wyniki słabsze, ale lepsze. Przechodząc do rzeczy, raport finansowy pokazał, że Saudi Aramco osiągnął przychody w wysokości 122,62 miliarda dolarów, które były niższe o 10,6% od 137,84 miliarda rok wcześniej. Zysk netto spadł o 19,9% rok do roku do 31,89 miliarda dolarów, ale był wyższy od prognoz analityków ankietowanych przez Reutersa, którzy oczekiwali 30,5 miliarda dolarów. Był za to dużo wyższy odzysku za pierwszy kwartał 2021 roku, kiedy Arabowie zarobili 22 miliardy dolarów. I zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach przed tak ważnym wydarzeniem, które będzie miało miejsce jutro, czyli inflacją ze Stanów Zjednoczonych. Widzimy na liczniku poziom 62 i cały czas obecną. Dziwość. Jeżeli chodzi o rynki światowe, to dzisiaj w większości państw, jak widzimy, pod dyktando korekt, począwszy od Australii, przez Azję Południową, Afrykę, kraje europejskie, również. Kanada, można powiedzieć, względny spokój jedynie w Brazylii czy też w Japonii. I popatrzmy, co ciekawego dzieje się na S&P 500 w tym momencie. Pamiętajmy, gdy to nagrywam, sesja trwa w jeszcze dużo do końca dnia może ulec zmianie. Test na traci 1,7, Google zyskuje 1,2, Microsoft praktycznie bez zmian, Apple 30, minusie, ale też widzimy, że większość sektorów dzisiaj pod dyktando korekty, no to popatrzmy na główne indeksy. I tutaj widzimy, że ropa po dynamicznym odbiciu trzydniowym zalicza dzisiaj pierwsze zejście korekcyjne, 76,20 dolarów. W tym momencie za baryłkę trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, DAX też delikatnie dzisiaj koryguje 15 930 punktów. Nasdaq. Dzisiaj popatrzmy jak wysoko utrzymują te pułapy. Delikatna korekta jak na razie 13240 punktów S&P 500 na delikatnym minusie 4126 punktów. I jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tutaj delikatny minusik 33600 punktów. Na Russell Tutaj też widzimy mamy spadek 1747 punktów i jeżeli chodzi o metale, srebro w zatrzymaniu delikatna korekta 25,5 dolara za uncję, złoto na delikatnym plusie 2025 dolarów za uncję i jeżeli chodzi o złotego, zobaczmy jak radzi sobie dzisiaj z poszczególnymi walutami. Frank drożeje 466. Puncik do góry 5,24, ale popatrzmy, jak tutaj ciekawa konsola się rozgrywa od paru dni. Jeżeli chodzi o euro, to widzimy, że rzeczywiście dzisiaj wyznacza nam nowe minima, tak więc 4,55 w tym horyzoncie czasu widocznym na ekranie. Jeżeli chodzi o dolara, dzisiaj mamy delikatne odbicie 4,15 i euro-dolar popatrzmy, tutaj mocno spada 1,09. I zerknijmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. Co tutaj się wyprawia, a jeżeli chodzi o indeks strachu, mamy poziom neutralny i wynik 51. W topowej dziesiątce Bitcoin dzisiaj, jak widzimy, również spada o 1,3%. Tra... Kosztuje sztuka 27,601 dolarów. Ethereum 1847 dolarów traci 1,2%. Jak widzimy w topowej dziesiątce tylko OKB, czyli token giełdy OKX, do której link znajdziesz bezpośrednio w opisie, zyskał dosłownie 0,25%. Z drugiej strony w topowej setce jak widzimy najmocniej odbija Bitcoin SV, któż by się spodziewał zapomniany Bitcoin SV rośnie dzisiaj aż o 30%. I dodało 12% Bitcoin Cash 7,2% a najwięcej dzisiaj spada STX aż 9,6%, potem klei 7,97%, czy INJ 7,95%. Popatrzmy dalej, co ciekawego dzieje się, jeżeli chodzi o rozgrywki giełdowe. Link do tej giełdy umieszczam na głównym kaflu kanału i popatrzmy, no dzisiaj panowie też, jak widzimy, dosyć konkretnie rozgrywają, bo mamy w ciągu doby przepotężne spadki, ale z drugiej strony popatrzmy, czy coś szaleńczo wygrzewają, no jakby... Mogło być inaczej. Mamy 400% w dzień, 300% w dzień, 300, 200, 189, 169. Jednym słowem, dzieje się. Jeszcze takie nie wymaga weryfikacji, jak opracamy krypto krypto. A jak można się również z nią zapoznać, wystarczy rzucić maila hasło i po prostu się zarejestrować na. Link do giełdy umieszczam na głównym kafu kanału w tym miejscu. Potem Bybit i Kanga pozostałe umieszczam w opisie. Zachęcam do aktywności na karcie społeczność, gdzie czeka na Ciebie seria ankiet, w których możesz brać udział. Najświeższa właśnie dotyczy tego ważnego wydarzenia, które już jutro, przypominam, o 14.30 poznamy inflację CPI ze Stanów Zjednoczonych i na pewno Fed będzie bardzo mocno śledził te doniesienia. Pytanie jest proste. Jakiej inflacji spodziewasz się wyższej niż zakładana prognoza, która, przypominam, wynosi 5% Wyższe, jak widzimy, spodziewa się 40% powyżej 5%, bez zmian 23% niższej niż 5% 26% głosujących, a ma to gdzieś 12% głosujących. RPP jutro również poda decyzję odnośnie wysokości 100% w naszym kraju mamy ponad 1200 oddanych głosów i widzimy, że większość jest za tym, że stopy procentowe pozostaną. Bez zmian. Jak będzie, jutro się przekonamy. I wracamy teraz na GPW i popatrzmy, jak dzisiaj wyglądała sesja. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie WIK Ukraina, tutaj Migrant 217 na, na plusie, SGAG-139. Traciłem AIM 1.5 czy 1.19 kulenergy cool Energy, liderem obrotu Kernel 477 tysięcy. Na energetyce dzisiaj Nowavis odbija 5%, PEP 2.19, traci Enea 3.8 i Cognoracja 3.5 na minusie. Na spółkach dywidendowych dzisiaj Cognor odbija 9%, Odlewnie 5.5 czy Wittgen 4.7, a liderem spadków jest Shopper 5% w dół, test Games 4.40, liderem obrotu pekan Online 96 baniek. Na spółkach gamingowych Moonlight odbija 12%, Allianz 7.269 BT Studio traci najmocniejszy, Dzisiaj VR Factory 8%, a Gamesbox 7,76. Liderem obrotu, oczywiście, Król, czyli CD Projekt. 400 na plusie i 11 banik na obrocie. TS Games 5905 banik na CA Games i Playway 1,5 miliona. Sam indeks traci 0,7, zamyka się na kursie 16640 punktów. Na bankach, dzisiaj skromnie, ING za to zyskuje 4,1, BOŚ 1,45. Dodatkowo BNP i Unicredit delikatnie na plusie. Traci najmocniej Millennium 245 czy MBank 223. Liderem obrotu PKO SA 52 banki, 39 PKO BP. Sam indeks traci 23 setne zamyka się na kursie 6892 punkty. Na OZE Dzisiaj MT Energia 84 na plusie, Solar Innovation 38. Największe spadki dzisiaj dopadły Figen 625 czy Berg Holding 6424. Widrem obrotu Stanek z 904 tysiące. Popatrzmy, co się dzieje na indeksach. A tutaj Moto prowadzi 3,74 nieruchomości, 7,6 setnych. MWIK 41 w kolejce z głównych indeksów, 0,5% na plusie, 4660 punktów na zamknięciu. SWIK 80, pół na plusie, 21209 punktów. Przypominam, że jutro z samego rana w przeglądzie sektorowym będziemy oglądać spółki z SWIK 80. Tak więc, jak gdzie to interesuje to oczywiście tam cię zapraszam link znajdziesz bezpośrednio w opisie. Jeżeli chodzi o największe spadki to widzimy MSBAT traci 1,25%, Górnictwo 1,18 a Pik 20. Popatrzmy tutaj Pik 20 dzisiaj 1919 punktów na zamknięciu traci 11 Kino liderem wzrostu 1,5% procent Pepco 1,4, Kenty 1,24. Najmocniej obrywa MBank 223 PG 1,6 czy kgh 1,35. Liderem obrotu jest PKN OLEN 96 baniek, PZU 65 milionów. Jeżeli chodzi o spółki średnie z MW 40, tutaj największe obroty, a raczej wzrosty to PKP Cargo 8,5%, Amres 5%, czy Mabion 4,7%. Największe spadki to Games 4,4%, czy Na 3,8%, a największe obroty to CCC 27 baniek. Jak widzimy po tej informacji odnośnie wyników, 2% na minusie. PKP Cargo 12 milionów na obrocie. Jeżeli chodzi o spółki małe z EW 80, w dniu dzisiejszym liderem popatrzmy, kto jest. Dzisiaj R22 rośnie mocno, bo 12% na plusie Cognor 9675 Signiti, a najmocniej traci dzisiaj Spirosoft 775, Shopper 5% i największe obroty generuje dzisiaj Arctic 5 Banik, 5 Banik również. Games. Na małym parkiecie popatrzmy na liderów. Dzisiaj na sporym y, obrocie Robs Grupa 19%, S4E 15%, czy na przykład Invention 797, też na większym obrocie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki na małym parkiecie, to mamy dzisiaj kogo? Popatrzmy potwierdzone U 18% w dół, Gowena niepotwierdzona, Prefak 11%, Olymp 10 czy 10, kojna spółka. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, popatrzmy, czy mamy spółkę, która przebija dzisiaj banieczkę w obrocie, czy też nie. i Widzimy, że dzisiaj MP niewiele brakło, 966 tysięcy. I popatrzmy, co się dzieje na indeksie szerokiego rynku. A tutaj widzimy, że liderem wzrostów R22, 12,3, BioCeltix 9,4 czy Cognor 9%. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, Tender Hat traci 8,28%, Sopharma 8%, MBWS 7,8%. To na większym obrocie 7,7. Liderzy obrotów spółek spoza WIG-20, popatrzmy, czy kogoś mamy wysoko i chyba, chyba nie mamy nikogo wysoko. Tak więc zerknijmy na indeksy, a na indeksach co się dzieje? Widzimy, że trwa konsolidacja, tak więc cały czas zachowuje się to bardzo ciekawie i zobaczymy, czy jeżeli inflacja jutro nie pokrzyżuje planów, no to być może Ameryka pozwoli, że będziemy widzieć również ciekawą reakcję na GPW. Wszystko jak na mnie w rękach Stanów. w szczególności jeżeli chodzi o WIG-20, który też popatrzmy w zatrzymaniu, zastanawia się, co ze sobą zrobić. Wiem, że kluczowy obrót, jak na razie, przed nimi to 1950 punktów, a ten wymarzony poziom, który obserwujemy już od początku tego roku, to oczywiście 2000 punktów. Zobaczymy, kiedy to w końcu strzelo. Jeżeli chodzi o ESVIK 80, cały czas indeks jest ekstremalnie silny. Widzimy, że już powoli pukamy do bram górnych ograniczeń. Jeżeli uda im się to wybić, no to w długim terminie oczywiście 22000 20, czeka. Jeżeli chodzi za to o MW40, po raz kolejny zbliżyliśmy się do testów poprzednich szczytów. Wręcz można powiedzieć, że mamy potrójny szczyt. Zobaczymy, czy też jutrzejszy dzień pozwoli im to przebić, czy niestety po raz kolejny odpadną w skreteczny. Jeżeli chodzi o właśnie ten potężny opór, na którym się obecnie znajdują. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Daj znać, co sądzisz, czego się spodziewasz, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień pod kątem CPI i ewentualnie rozgrywki Stanów Zjednoczonych. Dla tych wszystkich, którzy dotrwali do końca e, przez najbliższe dni, mogę nie wyrobić się z naszymi podsumowania sesji dnia, tak więc to no niestety trzeba troszkę dorobić, tak więc jak będę miał okazję, to niestety będę tutaj zmuszony tego, że nie będę miał czasu przygotować tego materiału, tak więc e, tylko informuję, ale już za parę dni wszystko powinno wrócić do normy. Tak więc pozdrawiam, wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Hej!